kolejnym odcinku. W tym odcinku jedziemy dalej z edytowaniem. Ostatni odcinek zakończył się na, jak pokazywałem wam, jedną część z dwóch pasków narzędzi, z których ja korzystam. Ja korzystam z bardzo prostych narzędzi. Ta moja edycja jest stosunkowo też prosta. Dzisiaj pokażę wam drugi panel. Ściągamy filmiki, zaczynamy je ciąć i zaczynamy korzystać z tych narzędzi, zaczynamy metować, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Dobra, słuchajcie, następny panel, którym się zajmiemy, to jest właśnie ten. I zaczynamy tutaj. Match color, white balance, skin tone balance. Tu trzeba byłoby się pobawić. Ja ogólnie z tego nie korzystam praktycznie wcale, więc za bardzo też nie wiem. Może kiedyś gdzieś tam to rozkminię, na razie mi to nie jest potrzebne. Tutaj na tej drugiej ikonce, gdzie jest ta paleta kolorów, tutaj właśnie można podkreślić kolory. Można gdzieś tam robić takie jakieś filtry, widzicie, rozjaśniać, ściemniać. Tutaj jakąś taką żółtą połać dołożyć lub iść w drugą stronę, też stonować ten odcień tego żółtego koloru. Naciskając reset wracamy do tej normalnej, standardowej pozycji i tyle. Tutaj jest następny crop to fit, czyli ustawianie frame'u. Jak damy tutaj crop to fit, czyli tą pierwszą opcję, możemy na przykład sobie ustawić taki frame, naciskając play i naciskając filmik od początku, możemy sobie zobaczyć, że ten filmik leci właśnie z tym naszym frame'em zaznaczonym. Zatrzymujemy, dajemy znowu frame i można teraz dać Ken Burns, ale w tym momencie popatrzcie, wybieramy dwa frame'y, czyli na przykład początkowy frame to będzie na przykład moja głowa, końcowy frame tu widzimy start end. Patrzcie, można przełączać się z tego szybko, trzeba po prostu kliknąć dwa razy. Więc start zaznaczamy sobie tutaj na przykład blisko moją głowę, końcówkę można po prostu rozciągnąć i teraz naciskając play i włączając filmik znowu od początku spacją, możemy zobaczyć, jak się to będzie po prostu przesuwać. Więc wykorzystujemy ten. Widzicie, widać to oddalenie. Troszeczkę denerwujące jest to, że przycina, no ale widzicie, przez to, że nagrywam po prostu ten screen recording, żeby po prostu to później połączyć i zrobić z tego filmik, to po prostu no niestety przycina mi tutaj. Normalnie jakbym z tego nie korzystał, widzicie, z tego screen recording, to szłoby to płynnie i tyle. Natomiast chodzi o to po prostu, żeby był ten efekt, widzicie? Ten efekt, proszę ja was, jak gdyby przesuwania obrazu. Następna to jest stabilizacja obrazu. Jeśli komuś, ktoś ma jakiś trzęsący się ekran, gdzieś tam troszeczkę ustabilizować, to procentowo można się tym pobawić, ja z tego nie korzystam. Tutaj jest głośność, czyli jak zaznaczamy sobie na przykład filmiki, mamy tutaj 5 filmików i chcemy sobie we wszystkich filmikach, tutaj właśnie tym paskiem, klikając lewy klawisz widzimy 100%, można sobie zmniejszać głośność lub zwiększać głośność, to tutaj w tym sound można po prostu to robić w kilku filmikach naraz. Ja długo korzystałem po prostu z tej opcji, że każdy filmik osobno gdzieś tam sobie podgłaśniałem i ściszałem. Jak byliśmy gdzieś tam w plenerze, to też różnie z tym głosem bywa, czasami po prostu jest głośno, czasami cicho. To po prostu dopasowywałem na samym końcu, jak już miałem poskładany filmik, także to jest to. Później następne to jest redukcja, reduce background noise, czyli jak gdyby redukowanie szumów, tego takiego hałasu po prostu w tle. Można sobie popróbować też. Następna rzecz to jest przyspieszanie, zwalnianie i normalizowanie. Tutaj jak klikniemy sobie strzałeczką, to jest, widzicie, normal speed, slow motion, fast, tu jakiś freeze frame, z tego też nie korzystałem, i custom, tutaj można sobie ustawiać procentowo, jak można przyspieszyć. Ja natomiast korzystam albo slow, albo normal, albo fast, i z tym fast tutaj sobie zmieniam na przykład 2 razy, 4 razy, 8 razy, 20 razy. To też można sobie na przykład popróbować. 8, 4, 2, przyspieszyć. Na przykład przyspieszymy o 2 i zobaczymy na przykład, jak to wygląda. Patrzcie. Hej, hej. Nazywam się Robin. To nie zdarza się często, więc wykorzystujemy najbardziej
No, no i widzicie, dajemy normal, wracamy do pozycji normalnej, tym się też można pobawić, edytując i tyle. Tutaj głównie chodzi o zabawę, edycja to ma być zabawa. Takie jest moje zdanie. No chyba, że uczycie się edytować dla kogoś, chcecie na tym zarabiać, no to musicie bardziej gdzieś tam się skupić, rozkminić może to w jakiś troszeczkę inny sposób. Natomiast ja wam pokazuję, jak robić filmiki dla siebie albo na YouTube'a. I tyle. Nie ma co popadać w perfekcjonizm i po prostu w miarę edytowania te filmiki będą stawały się coraz lepsze i tyle. Po prostu trzeba praktykować i tyle. Tutaj następne jest klip filter, czyli można sobie narzucać filtry na przykład od czarno-białego. Teraz tutaj się powinno to odpalić, widzicie. Do jakichś tam różnych kolorów. One mają różne ciekawe nazwy i można się bawić i po prostu sobie wybierać takie, jakie nam się podobają. To jest też kwestia zabawy i tyle. To jest właśnie to. Tutaj jeszcze jest audio effects. Aha, muszę dać non, czyli wybieram, że nie chcę. Tutaj jest jeszcze audio effects, czyli można sobie jakieś takie efekty hali, jakieś tam kosmitów. Zobaczcie. No i można się tak samo bawić tymi efektami. Są różne. Z tego też nie korzystałem, szczerze mówiąc. No i to by było tyle. Na zasadzie dwóch tych paneli tak naprawdę tworzy się ten swój ostateczny projekt filmowy. No i tyle. To popatrzcie. Czyli wracamy do My Media. Tutaj mamy ten nasz pierwszy filmik. No i ja właściwie działam tylko i wyłącznie na tych narzędziach. Tyle. W tym momencie ściągnę następny filmik. Będę edytował. Będę starał wam się cały czas coś podpowiadać i będziemy gdzieś tam powoli składać ten filmik do samego końca. I tyle. Więc ściągamy następny filmik. Dobra, czyli tak, ściągamy następny filmik, naciskamy strzałeczkę, pierwszy mamy, drugi import selected, czyli importować wybrane. Więc dobra, teraz przeciągamy sobie drugą część filmiku w dół. Widzimy, że to jest żółwik, bo wiadomo, nagrywam wszystko w slow motion, więc naciskam sobie zegar, naciskam strzałkę, naciskam normal, sprowadza się to do normalnego formatu, więc odpalam play. No i widzę, że tu podchodzę, troszeczkę będzie denerwujące to przecinanie na tym filmiku, no ale nie mam jak inaczej po prostu opanować tej opcji. Nagrywam ten screen recording. Ten mój kombi już jest troszeczkę też, ma trochę lat i wydaje mi się, że czasami po prostu się może gdzieś tam przycinać. Patrzcie, teraz wyłączyłem na chwilę ten screen recording i pokażę wam normalnie, że odpalając ten drugi filmik, nie przycięta, nie nic. Wszystko chodzi i się nie przycina. Tu jeszcze przypomnę komuś, kto nie oglądał tego odcinka wcześniejszego, że odcinek będzie się nazywał najprawdopodobniej znowu utopiłem drona, bo byliśmy na kajakach, znowu miałem jakiś tam przypadek i ten mój dron wylądował w wodzie, więc taki będzie filmik. No dobra, nie ma znaczenia, lecimy dalej. A więc tak, mamy drugi filmik, no i tutaj widzimy. Idę, podchodzę do kajaka i ściągam paski, więc ten początek mi nie jest potrzebny, zatrzymałem już na spacji. Teraz naciskam Command B, odcinam ten początek, zaznaczając lewym klawiszem myszy, tak żeby się zaznaczył na żółto. Prawy klawisz, delay, już mam moment, w którym podeszłem do kajaka i ściągam paski, zatrzymuję, bo już mi niepotrzebne jest więcej, że tam chodzę i te paski ściągam przecież wszystkie, bo byłoby to nudne, tym bardziej, że już nagrywałem filmiki, gdzie jechaliśmy na kajaki, więc już mam takie ujęcia, więc po prostu będę to próbował jak najbardziej skrócić. Więc naciskam znowu Command B, przycinam. Czyli już mam tą pierwszą część, popatrzcie, pyk, pyk, pyk. Ściągłem sznurki, tutaj przyciąłem, widzicie, jest jedno cięcie. Teraz przewijam sobie normalnie myszką szybciej. Co bym tu może jeszcze chciał,
zaaplikować. Może już po prostu tylko jak już ściągam z tej drabiny, czyli znowu naciskam spację, naciskam Command B, przycinam, wyrzucam cały ten środek, naciskam prawym klawiszem myszki, naciskam delay i przechodzi mi od razu z tego momentu, jak rozciągałem paski, do momentu, jak ściągam kajak. Znowu naciskam stop, żeby to też nie było za długie. Ja już po prostu wam pokazuję taki mój ten styl edytowania wideo. Naciskam Command B. Teraz tutaj sobie patrzę, bo tutaj trzasłem chyba tym kajakiem, więc naciskam spację, naciskam Command B, wyautowuję ten środek i teraz mam takie przejście boom i od razu pak, trzasłem tym kajakiem, śmieszne. Jestem nieporadny normalnie taki. Znowu naciskam Command B i po prostu co następne jest? Przewijam. Tutaj ustawiam ten kajak. No i tego już właściwie nie potrzebuję. Dobra, zobaczymy jak wyjdzie. Wyautowuję końcówkę. Mam te trzy filmiki, tylko tutaj jak kończę gadać. No, więc tak jest. Co ja bym już tutaj z oświadczenia zrobił? Tutaj jeszcze przytnę ten filmik już od razu, bo nie chcę go aż takiego długiego. On, popatrzcie, nachodzimy na niego, ma 4 sekundy. Gdzieś tam ten początek jeszcze przytnę, naciskając Command B. Wyautuję ten początek, delay. Teraz od razu ściągam paski. Pyk. Ściągam kajak, ten początek też może nie za długo. Znowu sobie zatrzymuję, znowu jestem Command B. Znowu odcinam ten początek, żeby był krótszy. Znowu naciskam play, patrzę jak wyszło. Może jeszcze to przytnę. Odtąd zobaczymy, czy odtąd nie byłoby lepiej. Także już go ściągam. O, może odtąd. Tu pyk, zatrzymałem, Command B. Wyautowuję znowu ten kawałek i jak to wychodzi teraz? I tak się bawimy tym. Pyk, ściągam. Pyk. Może tym pyknięciem skończę. Pyk. Command B. Odcinam końcówkę. No i mam taką część. Teraz daję. Teraz daję znowu szczałeczką. Ściągam następny filmik, trzeci. Import selected, ściągam go w dół, znowu naciskam na zegar, znowu daję normal i patrzę, co tutaj znowu robiłem, już nie pamiętam, mogę sobie to szybciej zrobić. Aha, tutaj wynosiłem już ten kajak, dobra, więc sobie tak lecę tą myszką, przesuwam normalnie ten filmik, szkoda, że się troszeczkę przycina, bo jest dużo łatwiej, jak się nie przycina, ale będziecie wiedzieć, o co chodzi. Nie mam łatwiej. Aha, dobra, więc w takiej pozycji może już po prostu zacznę nagrywać. Jeszcze popatrzę do tyłu, jak to wygląda. Ustawiam kamerę, przechodzę. Aha, dobra, to może jak już trzymam kajak i cofam się do tyłu. O, może odtąd. Czyli znowu naciskam klawisz, naciskam Command B, znowu wyautowuję ten kawałek. No i jest przejście takie, że czaskam. Pyk. I tutaj wychodzę z tym kajakiem do tyłu, cofam, naciskam spację, bo też nie muszę mieć całego jak tam wychodzę z tym kajakiem, bo to by było też za długie, więc tu jest wczaśnięcie. Tu już wychodzę z tym kajakiem tyłem, znowu naciskam spację, żeby to nie było za długie, więc jeszcze troszeczkę nawet skrócę ten filmik. Znowu tą końcówkę wyautowuję.
idę z tym kajakiem. Dobra. Co tutaj mam jeszcze? Tu wyszłem z tym kajakiem. Tu mnie nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma mnie, nie ma. Aha, tutaj jeszcze wychodziłem. Wychodzę z karczerem, żeby umyć po prostu kajak, więc nacisnę tutaj od momentu, w którym wychodzę. Znowu to jest ten cały moment, który mnie nie ma, więc zaznaczam to, wykasowuję, autuję i tutaj wychodzę po prostu dosyć szybko z tym karczerem, więc spróbujemy zrobić taki mig, że dobra, odtąd wychodzę, robię parę kroków przykładowo, zatrzymam, command B, mam ten krótki filmik. Teraz ja wykorzystuję często, żeby tworzyć ten taki klimat teledysku, to slow motion, więc naciskam sobie na ten właśnie filmik, gdzie wychodzę z tym karczerem, daję sobie na ten zegar, klikam sobie na ten zegar, naciskam strzałeczkę, daję slow i teraz pojawia mi się tu żółwik, to jest w slow motion. Wiadomo, że jak będzie slow motion, to nie potrzebuje dźwięku, więc daję sobie tutaj na dół, na tą taką... na ten kurde, jak to można powiedzieć, equalizer czy coś, ściągam po prostu przytrzymując tą kreseczkę w dół, ściągam, widzicie, do zera, tutaj już nie będzie dźwięku, patrzę, jak to wyszło. Aha, raz, dwa, trzy, tyle wystarczy, trzy kroki, żeby też nie było za dużo. Z doświadczenia już też widzę, że to też te ujęcia za długie jak są, to też nie, to też bez sensu. Czasami warto, czasami nie. Jak są jakieś fajne ujęcie z drona, że dużo się dzieje, są góry, ocean, na wiele rzeczy można zwrócić uwagę, wtedy można zrobić ujęcie dłuższe, ale w takich ujęciach, że coś się dzieje, to wydaje mi się jak że no nie za długie to ujęcie. To też przychodzi z biegiem czasu. To jest też kwestia gustu, kwestia kreatywności i swojego stylu, więc ja znowu tutaj naciskam command B, odcinam kawałek. Jak wychodzę z tym karczerem, teraz jest pyk, za długi nawet jeszcze, ile to ma, 2 sekundy, 6, 3 kroki, raz, nawet 2 kroki, pyk, zatrzymuję znowu, znowu naciskam command B, znowu odcinam kawałek tego ujęcia, tak żeby to po prostu nie męczyło, wychodzę z tak, tutaj patrzę jeszcze sobie na ten, wracam po kamerę, dobra, łapię kamerę, widzicie, więc to tak samo sobie zaznaczam, delayed, wyautowuję i zobaczmy, co mam. Teraz tak, wiadomo, że ja nie potrzebuję tutaj tego dźwięku, jak te paski bzyczą, jak ściągam ten kajak. Może to stuknięcie jedynie może być śmieszne, więc tutaj od razu wyłączam dźwięk. Pyk, w pierwszej, w drugiej, tu jest to pyknięcie. Pyk. Dobra, to tutaj jeszcze pokażę wam, jak zrobić taki myk, że ja na przykład chcę tylko, żeby było słychać to pyknięcie, a tutaj jeszcze chciałem, żeby leciała muzyka, czyli patrzcie, włączam, przed tym pyknięciem, aha, dobra, to było gdzieś tu, to było gdzieś tu, widzicie, jak naciskam myszką, to on po prostu wraca do tego momentu, patrzcie, pyk, pyk, aha, czyli ten moment, czyli teraz naciskam spację, zatrzymuję, naciskam myszką, czyli wraca do tego momentu, który wyczułem, naciskam command B i rozdzielam te filmiki, pomimo tego, że one są rozdzielone, to i tak one płynnie, to wygląda tak, choćby to był jeden filmik, natomiast tutaj już mogę na przykład tą wyłączyć całkowicie do zera, pyk. Widzicie, jest tylko i wyłącznie tutaj, jest tylko i wyłącznie to stuknięcie. I teraz tutaj są takie kółeczka z boku i je można leciutko przesunąć i to jest takie właśnie tworzenie tego przejścia takiego, że dźwięk się włącza od momentu 0 do momentu tego 100%, który mamy tu ustawiony, bo możemy ten dźwięk ustawić na 400%, zależy od głośności, to też tym się musimy bawić. No ale, aha, to nie jest ten kwadracik, przepraszam. Tu jest ten kwadracik, tutaj przesuwamy to kółeczko w jedną i o, tutaj przesunąłem, widzicie, złapałem i niechcąco przesunąłem filmik. Czyli skrzaczyłem sobie to, co już miałem przycięte, więc naciskając command Z, cofam sobie te swoje błędy, które zrobiłem. Widzicie? Dobra, dochodzę do tego momentu, gdzie jest to czaśnięcie. Tutaj sobie przesuwam tymi kółeczkami. Tworzę sobie właśnie tą taką, to przejście takie, tego dźwięku łagodne. Tutaj wiadomo, jak wychodzę tyłem, też nie potrzebuję mieć dźwięku. Chociaż tutaj zahaczyłem, to też
może być śmieszne, też mogło być to, nie wiem, zabawne. No ale tutaj wolę muzykę może, więc ściszam to. To jest ściszone, więc popatrzmy teraz, jaki udało nam się kawałek stworzyć. Z tym kajakiem, co wychodzę, też mi się wydaje, że jest za długie, więc wydaje mi się, że to też skrócę, może odtąd, więc tutaj na przykład wyautuję początek, więc zobaczymy jeszcze raz, ja tak tnę, przewijam do tyłu, tnę, przewijam do przodu, czy to wygląda dobrze, czy nie. Patrzcie, tutaj jest wszystko, jak gdyby pokazane, na tych czterech filmikach jest wszystko pokazane, jak gdyby z jednej perspektywy, więc tutaj przechodząc na drugą perspektywę, tam gdzie ustawiłem kamerę już w innym miejscu, możemy zastosować przejście. Ja te przejścia na początku robiłem na końcu, jak już wszystko miałem wyedytowane, a teraz już czasami te przejścia od razu robię, więc na przykład daję sobie transitions i na przykład wykorzystuję to przejście, które jest takie jak gdyby takie, ja nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, dziwne. Pierwszy raz się też spotykam z takimi nazwami. Nieistotne. Tutaj chodzi o to po prostu, żeby sobie popróbować i znaleźć sobie taką, jaką się chce. Więc daję sobie w tym momencie... więc w tym momencie obejrzę sobie, jak to przejście będzie wyglądało. Daję spację. Widzicie? To jest takie przejście, tego typu. Dobra. Tutaj wychodzę z kajakiem. Karcher. I tyle. I teraz następny filmik. To jest ten mamy. Ten. Znowu daję import selected. Ściągam sobie w dół ten filmik. Wiadomo, że on jest w slow motion, ale tutaj wam akurat. Tutaj akurat zostawię ten slow motion. Ten slow motion jest takie customowe, 120 klatek na sekundę. Jak zmienię to na przykład na slow motion normalne, takie jakie tu jest w tej opcji, widzicie, to się zmniejsza. Więc to slow motion jest troszeczkę szybsze niż te 120 klatek na sekundę, więc, więc jak dam na przykład custom, czyli takie jakie... Aha, custom tu ustawiam. Custom. Widzicie, on już mi nie wraca do tej pozycji, w której tak naprawdę to ściągłem. Mogę zrobić też taki myk, że wykasować jeszcze raz ten filmik, delayed, ściągnę go jeszcze raz i to jest w tej oryginalnej wersji. Zobaczymy, czy się pokaże, ile to ma procent. Nie pokaże się. Dobra, można zostawić to albo w tej kostumowej wersji, zawsze jak się gdzieś pogubicie, można znowu nacisnąć delay, skasować ten filmik, znowu na nowo go ściągnąć i znowu się z nim zabawić. Natomiast ja wiem, że tutaj na tym filmiku po prostu wychodzę z bagażnikiem, nie? Wychodzę z bagażnikiem i ten slow motion może być też taką ciekawą jak gdyby wstawką. Zrobię na przykład, nie wiem, dwa kroki, pyk, nie, albo trochę cofnę. Patrzcie, można sobie poszukać, w którym momencie byśmy na przykład chcieli nawet jeden krok zrobić, żeby było takim urozmaiceniem. Naciskamy Command B, wyrzucamy ten początek cały. Naciskam teraz Play, naciskam znowu Stop, bo w tym momencie przerywam. Naciskam Command B, zostaje mi ten krótki filmik. Tutaj patrzę, co tutaj, czy tutaj jeszcze coś jest, czy nie. Wracam po kamerę, nie. Więc znowu naciskam delayed, wykasowuję, zostaje mi tylko ten kawałek, jak robię raz, jeden krok nawet, wiadomo, że to jest slow motion, dźwięk mi nie jest potrzebny, tu będzie muzyka, pyk, wyłączam i w tym momencie tu zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj jeszcze na przykład możemy zastosować crop to fit tej opcji tutaj, ja wam pokażę, bo to łatwiej po prostu jest pokazać niż o tym mówić. Widzicie? Czyli daję sobie na przykład ten Ken Burns i zbliżę sobie siebie, czyli start, czyli daję sobie frame start, czyli będę szedł niby odtąd się pokaże, jak dam play. Teraz daję ten drugi frame, zmniejszę go i to będzie po prostu na przykład to będzie końcówka, czyli wiadomo, że z tego frame'u będzie przechodził w ten frame, więc jak damy teraz play na tym filmiku, damy play, to widzimy to po prostu przesunięcie. I tym się znowu można bawić, można to wdrażać, można zrobić cały filmik i tak naprawdę później ten filmik modyfikować w taki sposób. I to jest bardzo ciekawe.
Tak samo jak na przykład są te filtry tutaj, które wam pokazałem. Ja kiedyś się zastanawiałem, jak oni robią ten na przykład film grain, że ten film jest taki specyficzny, że to widać, że jest film. No i też okazuje się, że jest taka opcja tutaj, ten film grain. Widzicie? Jest taki troszeczkę inny kolor i takie jak gdyby rozmazanie. Ja bardzo lubię ten film grain i na przykład będę z niego korzystał na pewno często. Nie ma tej takiej, tego takiego, tej czystości obrazu, ale nie zawsze o to w tym chodzi. No i tutaj widzicie, można się bawić na milion różnych sposobów. Trzeba być po prostu kreatywnym, trzeba się tym bawić i trzeba po prostu tworzyć. I trzeba robić, próbować i wtedy to wychodzi. Wtedy wam pokażę wam taki metod. Właśnie, no. Teraz zaznaczam sobie, przytrzymując lewy klawisz myszy, zaznaczam sobie wszystkie na przykład te odcinki. Daję te kawałki filmiku. Daję na ten film grey. No, gdzie to? Aha, tutaj trzeba nacisnąć. Daję na ten film grey. I one wszystkie się zmieniają automatycznie na ten film grey. Teraz od samego początku, jak włączę. Ja. Mam wolne sobie. Chyba, że to przycina się cholera. Nie zdarza się często, więc wykorzystujemy je tym bardziej. Ale może na tych krótszych filmikach już nie będzie przycinało, zobaczmy. Też troszkę przycina, no niestety. No dobra. Zrobimy jeszcze taki meg, że ja teraz na przykład wyłączę ten program i włączę go jeszcze raz. Wyłączę ten program i włączę go jeszcze raz, może się załaduje i po prostu będzie płynniej chodził, więc daję tutaj projects, cofam się do tych swoich projektów wszystkich. Jak dam cofnij się, to tutaj mi wyskakuje, że skoro wychodzę z tego, to muszę go jakoś nazwać, więc napiszę ucz się edytować. Ucz się edytować. Ucz się edytować. To jest trzeci odcinek. OK. No i tutaj widzicie, mamy odcinek trzeci. Teraz zamknę program. Muszę poczekać. Widzicie, przez ten kurde nagrywanie tego screena to wszystko się po prostu krzaczy bardziej. Się nawet nie chcę za bardzo wyłączyć ten program, ale mogę go sforsować. Mogę nacisnąć tutaj to jabłuszko, tutaj jest sforsuj po prostu zamknięcie tego programu. Zamknę mimo wszystko, to mi ostrzega, że coś tam może się pokrzaczyć, ale mimo wszystko to wyłączam. Teraz załączę jeszcze raz ten program iMovie. Włączę jeszcze raz ten mój filmik i zobaczmy, czy się coś zmieniło. Ja. Mamy wolne sobie razem. Załadował się często, więc wykorzystujemy tym bardziej pogodę. Ale wiecie, co wam pokażę jeszcze na szybko? Patrzcie, naciskając tutaj ten kwadracik w górnym rogu, to jest jak gdyby tworzenie już filmik, czyli to, co wam się udało stworzyć, to po prostu już przerobić na filmik, który już po prostu będzie w całości funkcjonował i działał tak, jak należy. Więc i go będzie można wykorzystać, na przykład wrzucić go na YouTube albo wykorzystać na swoje własne potrzeby. Tutaj mamy różne opcje, można wysłać mailem ten filmik, można po prostu pocisnąć go od razu na YouTube albo na Facebooka, ale ja na przykład tworzę po prostu folder taki filmowy. Tutaj wybieracie sobie, czy to ma być czy samo audio, czy wideo i audio. Wybieram wideo i audio, wybieram 1080, czyli w HD. Quality wybieram po prostu może wysoką. Best to jest najlepsza, czyli taka ona najwięcej zajmuje. Widzicie, tutaj zajmuje 590 mega. Jak wybiorę sobie taką wysoką, to ona zajmuje tylko 99 mega, będzie szybko. Kompresowanie, czyli tworzenie tego filmiku faster, czy lepiej quality, może być faster, bo chcę tylko podpatrzeć i pokazać wam, jak to wygląda. W przyszłości ta funkcja nam się też przyda, więc daję next. Save. I w tym momencie widzimy tutaj tym kółeczkiem, że ten filmik się zaczyna przetwarzać. Zaraz będzie widoczny normalnie na pulpicie. Ja, przetworzył się. Widzicie? Share successful. Czyli ściągam to. Tutaj tym żółtym kółeczkiem na PC-cie tak samo macie taką kreseczkę w dół. Można to po prostu nacisnąć i wtedy program się chowa tutaj. Tutaj się schował, zaraz sobie go odpalę.
No i tutaj ucz się edytować. Proszę, jest. Teraz mogę odpalić. Już nam się nic nie będzie przycinało i pokażę wam ogólnie, co udało nam się zrobić. Heja, heja. Mamy wolne studio razem, co nie zdarza się często, więc wykorzystujemy tym bardziej pogodę i lecimy na jezioro. Mamy na oku jakieś tam ruiny, na których jeszcze nie byliśmy, więc zobaczymy, jak to pójdzie i zbieramy się i ciśniemy. Na samym końcu, teraz tak, stworzycie cały ten filmik, będzie wam się podobało mniej więcej to, co udało wam się stworzyć. I później podłożenie muzyki, dźwięków, przejść i tak dalej, to już taka wisienka na torcie. Później tak naprawdę ten filmik nabiera po prostu klimatu i mi się to po prostu bardzo podoba. Ja to lubię, dlatego się tym dzielę. Ja nagrywam i edytuję swoje życie, bo to mnie tak naprawdę najbardziej interesuje, najbardziej kręci mnie moje życie. I ja nagrywałem sobie jakieś filmiki, jak jechaliśmy na wakacje, które też gdzieś tam w przyszłości będę chciał wygrzebać z szuflady i wyedytować. Znalazłem coś, co lubię robić, dzielę się tym, bawię się tym i mam nadzieję, że wam się też uda. Jeszcze z takich ciekawostek, bo już będziemy kończyć na ten odcinek. W następnym odcinku będziemy edytować dalej. Wszystko to, co nagrałem w zeszłym tygodniu wyedytowałem część. Później jak chciałem wyedytować tą część, to teraz nagrywam. Okazało się, że mi się coś tam nie nagrywało przez 20 minut chyba z kamerki, a screen mi się nagrywał normalnie na kompie, więc później nie mogłem tego znaleźć. Okazało się, że pewnie kamerka mi się wyłączyła albo jej nie załączyłem i po prostu dzisiaj musiałem wszystko nagrywać od nowa. Także jest to wyzwanie, jest to zabawa. I po prostu wydaje mi się, że trzeba to lubić, żeby się tym bawić. Kroczek po kroczku będziemy tworzyć filmik cały. Pokażę wam, skąd czerpię muzykę, jak jej szukam, jak to wygląda dalej, jak później ten dźwięk po prostu ustawiam, żeby to było w miarę równo. No i tyle. Będzie się działo. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia. Do zobaczenia za tydzień. Hej!